Witajcie z powrotem! Przy kolejnym odcinku zagrałem wy, profesor Layton i tajemnicza wioska. Jesteśmy przy parku, ale brama jest zamknięta. Musimy jakoś znaleźć sposób, żeby ją otworzyć. Najlepiej chodźmy do biura podróży. Do biura podróży, albo raczej do biura formalności. Tutaj... Tu chyba to było, nie? Tak. Może ten koleś coś wie. On chyba wie tutaj wszystko, prawda? No gadaj. Co mówisz? Brama do parku jest zamknięta? Nie, to niemożliwe. Przecież zatrudniliśmy zarządcę, który powinien się tym zajmować. No tak, ale brama jest zamknięta. Nie możemy przejść do tego miejsca. Czy mógłby pan ją nam otworzyć? To praca zarządcy. Radziłbym wam go znaleźć. A jak myśli pan, gdzie mógłby być? To jest dopiero pytanie. Zarządzanie parkiem jest jego zadaniem. Ale kto zarządza zarządcą? Kto zarządza zarządcą? Nie mogę powiedzieć. To nie należy do moich prac. Co za biurokracja? Poza tym zajmuję się też kanałami, ściekami wioski, więc... Coś tam do wypełnienia, bla bla bla. Szybko pośpieszcie się z tym. Jakie to niegrzeczne. Kanały? Nie jest to przyjemne miejsce, ale tylko tam nie sprawdziliśmy. Być może znajdziemy jakieś wskazówki tam. Jeżeli jest wskazówki co do tego, to co do tajemnicy, co do tej tajemnicy. No to cóż, to nasza jedyna droga do parku. Brudna robota, ale i tak, lecimy. Okej, no to lecimy. Nie dziwcie się, nie przetłumaczyłem teraz dokładnie, tylko z sensem. Kanały? Gdzie tutaj było wejście do ścieków? Layton przed chwilą też powiedział coś, czego nie przetłumaczyłem. Albo się pomyliłem przy tłumaczeniu, że tutaj w okolicy wejścia do parku jest właśnie wejście do ścieków, że był jeden włas. Pomyliłem się trochę w tłumaczeniu. Dobra, ścieki, tutaj jeszcze nie byliśmy. Co to za koleś? Wygląda jak taki potwór z potworyk spółka. Proszę mi wybaczyć, ale czy pan jest przypadkiem... Czy nie jest pan przypadkiem zarządcą parku? Nie. Jestem podróżnikiem i badaczem. Z El Mundo. Co? On gada w wielu językach, no tak. Jestem poszukiwaczem i... No... zwiedzam tutaj wszystko w El Mundo, bla. Próbuję się zapoznać z kulturą tego miejsca. O, bardzo mi przykro, że pomyliłem pana. Dobrego dnia. O, proszę poczekać chwileczkę. Momento for played. Albo momento for play. Coś to było francuskie chyba. Widziałem mężczyznę w roboczym ubraniu, jak tędy przechodził. Czy może to ten zarządca, którego pan szuka? Być może. W którą stronę poszedł? Chyba w lewo. O, chyba, a może i nie. Wydaje mi się, że to było lewo. Rozumiem. Prawo, lewo, nie. Chyba powiedział na początku prawo. Czy dobrze się pan czuje? Robi pan wrażenie, jakby naprawdę był pan trochę przepracowany tym wszystkim. Że to dla pana nie lada wyzwanie bycie podróżnikiem. Przybyłem tutaj po wieloletniej podróży po świecie. Jestem po prostu, no to wszystko, zmęczony. Rozumiem, w takiej sprawie proszę mi wybaczyć, że myślałem inaczej. A teraz proszę mi też wybaczyć, bo muszę iść. Nie chcę z panem gadać. Proszę poczekać. Co? Którędy do Villaggio? Do Ona Esta Train Station. Znaczy, którędy do Villaggio? To znaczy tego, do stacji kolejowej? Nie wiem, nie ma tu żadnej stacji kolejowej. Skąd ty się wziąłeś? Skąd on cię urwał do jasnej ciasnej? Stachen, co ty tutaj robisz?
Jesteście zaskoczeni mnie tu widzieć, prawda? No oczywiście, że jesteście. To przejście prowadzi do rury, tam do rury, dość do rzeki, która jest wokół Saint-Mister. Tylko nie wchodź na głupie pomysły. Nie możesz tam pójść. Nie możesz się stąd wydostać. Więc przestań z tymi głupimi pomysłami, z tymi żałosnymi pomysłami wydostania się tutaj i po prostu tutaj zamieszkań. Zostaj tutaj. Proszę, tutaj jest jeszcze zagadka dla ciebie. Nawet jeżeli te dialogi wszystkie są takie same, to trochę duszy w sobie mają, ale i tak. Zawsze chodzi o to samo. Zagadka, zagadka, zagadka. Ile skrzynek trzeba tutaj... jaka jest możliwość, ilu skrzynek... albo raczej ile skrzynek możemy teraz, w tej chwili, jak to się mówi... zetykietować? No etykiety tam przykleić, czy tam napisać i tak dalej. Ile możemy napisać tych etykiet bez przestawiania tego wszystkiego? 3. Czy 4? Chyba 3. No Layton, powiedz mi. Tak! O, udało się, to było niesamowite. O, prawie 3000 mamy. No właśnie. Tutaj widzimy. Większość musimy podnosić. Kiki, bardzo dobrze. Jesteś dobrym kolesiem. Jesteśmy szczęśliwi mieć kogoś takiego w Saint-Mister. Dzięki. Mówiłeś, że tam jest wyjście? Pokaż no. A patrzcie, tutaj było wcześniejsze wejście, a tu jest wyjście z kanałów. W sumie moglibyśmy popłynąć tutaj, ale no trudno byłoby się tutaj wydostać, czyli jednak... No trudno by było, trudno by było. Nie, nie. Samochód! Layton Mobile! O, popatrz, Luke, nasz samochód, jej! Co teraz będzie za zagadka z samochodem? Nie ta sama, co ostatnio, kiedy na niego kliknęliśmy. Ile... Jaka była różnica dystansu, który przejechała twoja dziewczyna? Chyba 60. Yeah! Jak widać, że się uśmiecha, to już wszystko dobrze. To wiadomo, że już wygrałeś, kurde. 3033! Bardziej kocha swój samochodzik, co? No jasne, też bym się zdziwił. Fossil? Jakiś Pokémon z tego się wydostanie. Luke, masz. Fossile. Okej. Okay. Skamielina tak zwana, prawda? Fossil to skamielina. Dobra, to została jeszcze jedna droga w kanalizacjach. No, kanały nie są takie duże. Tu jest zagadka, z tego co kojarzę. O, popatrz, profesorze, ukryta zagadka! Myślałem, że to wyjście. O, nie. Oh, fuck. Tylko nie to. Wiem od razu, że mi się nie uda. No, ale mogę spróbować, prawda? Daj mi żyć, daj mi szczęścia. Dobra, spokojnie. To i gdzie zacząć? Powiedzmy, że... tutaj na dole. Pup. O, tu... tu. Tap, tap. Tap. Proszę. A czekaj, za chwilę będzie. A patrz. Tylko co teraz? Tup? Stup? W górę? W górę? I w górę. Udało się. Jej. Nie wierzę, że mi się udało. Jest niesamowite.
Dobra. Ale i tak na pewno o wiele lepiej można to rozwiązać. No to możemy teraz iść w dalszym kierunku. Ach, te kanały. Może spotkamy żółwi ninja. A tu już jest jeden. Cześć. O! Gdzie? Gdzie moneta? Gdzie moneta? Tu moneta. Monety. Dawaj monety. Dawaj. O, dobra. On nie jest monetą. Ale też jest taki złociutki. O, hej tam! Co koledzy tutaj robicie? Co mogę dla was zrobić? Czy pan jest zarządcą parku, czy nie? Mógłby pan dla nas otworzyć... wrota do parku? No cóż, jak mógłbym odmówić prośbie tak dwóch tajemniczych panów jak was? Otworzę dla was, ale najpierw muszę skończyć tutaj moją pracę, muszę coś naprawić. Zanim cokolwiek innego zrobię. Czy jest coś, co możemy panu zrobić w takim... panu pomóc w takim razie? Jest coś, jakoś możemy pomóc? Śmiesznie, że o tym wspominasz. Gdybym tylko mógł odnaleźć, albo raczej... Gdybym mógł odnaleźć tylko miejsce na tej mapie, to wtedy byłoby... No... Zrobiłbym to bardzo szybko, w mgnieniu oka, dokładnie. Zna pan się na takich rzeczach? Sylwian, to też takie ciekawe imię. Sylwian Stallone. Zadaniem jest... Ile razy większy jest niebieski kwadrat od czerwonego? 4. Pup. Jej! Szybko idzie. No, przygotować się do zagadek zawsze jest dobre. Tym bardziej, że zapamiętać sobie wszystkie odpowiedzi jest dobrze. No chyba, że są to takie łatwe zagadki, to samemu można rozwiązać. Na szybko. No dobra, załatwione. Teraz do parku, co? Tak. Proszę poczekać chwilę. Diabelski młyn, widać cię z daleka. No to jesteśmy. Park jest otwarty dla waszych poszukiwań. Profesorze, jesteśmy. Dziękuję. To była bardzo duża pomoc. Bardzo duża pomoc z pańskiej strony, panie zarządco. Nie ma za co, przecież to moja robota. Normalnie to otwierałbym park codziennie. Tylko, że tak naprawdę wszystkim wioskowym, wszystkim mieszkańcom jest on obojętny. Nikogo nie obchodzi. Nikt się nim nie interesuje. Jestem szczęśliwy, albo cieszę się, że jesteście tutaj, koledzy. Pierwszy czas od dawna, że mogłem zrobić moją pracę. Czyli otworzyć drzwi. Ile ty za to dostajesz na godzinę, powiedz mi? O. O, ten park jest naprawdę smutny. Wszystko jest takie zardzewiałe i porzucone. Tak jak Sylwian powiedział, nikt raczej tutaj nie zaglądał od długiego czasu. No więc zabierzmy się za nasze interesy. Sprawdźmy obszar w pobliżu diabelskiego młyna. Jestem pewien, że znajdziemy tam coś interesującego. Są tu jakieś monety? Jedna. A patrzcie, te mapy, które są zazwyczaj w zoo albo w takich parkach rozrywki, to jest fajne. A z początku zawsze myślałem, że to normalny park, a tak się okazuje, że to park rozrywki jest. To dwie różne rzeczy, przynajmniej dla mnie. Nie jak dla was. Aha! A gdzie jest trzecia? Gdzieś tu na ziemi pewnie, co? Nie patrzymy na mapy, nie potrzebujemy mapy. Mapę mamy tutaj... po drugiej stronie, na górnym ekranie. To jest właśnie ciekawe, że ta gra używa górnego ekranu jako... tego pobocznego, a tego dolnego jako głównego. Też się rzadko zdarza. O mój... Co jest, profesorze? O nie, niech pan popatrzy na ten plakat.
taki sam obrazek jak na tym bilecie, który dostaliśmy. Który znaleźliśmy. Wygląda na to, jakby był już bardzo stary. Nawet nie można rozczytać liter, bo są takie zblakły tak bardzo. O! Hej, czy to nie jest... tutaj na zdjęciu? Tak, tak jak myślałem przecież, to Flora, to jest mała Flora tutaj na zdjęciu, prawda? Wygląda dokładnie tak samo jak na obrazie, które widzieliśmy w Willi Reinholdów. Wygląda na to, że Baron Reinhold zbudował ten park rozrywki dla swojej córki. Dla jej zabawy. Dziwne. Skoro ten park był kiedyś otwarty, dlaczego teraz nikogo nie obchodzi? Dlaczego nikt go nie używa? Może jakiś wypadek się zdarzył? No ale w normalnych też jest w innych... No, zawsze jakieś wypadki się zdarzają i tak jest dalej... No... używany. Wątpię, żeby spekulacje i domyślanie się pomogłyby nam teraz. Chodźmy dalej. Ma pan rację, profesorze. No ale każdą informację warto zabrać. Co takiego tutaj mamy? Aha, namioty. Jak w cyrku. To miejsce też jest zrujnowane. Wygląda na to, że nikt nie dotykał tych przedmiotów, nikt tutaj nie używał tego przez lata. Jaka szkoda, jestem pewny, że byłoby tu bardzo zabawnie. Nawet mają tutaj ogromny namiot, jakby jak w cyrku. Wygląda jak w cyrku, jak w cyrku. Tak, to naprawdę jest tutaj coś smutnego. W tym miejscu, prawda? To dziwne. To raczej wygląda jak podróżny karnawał. Dlaczego zostawili wszystko i zatrzymali to wszystko, zostawili tutaj do zgnicia, żeby gniło w Saint-Mystère? Założę się, że diabelski młyn ma tak samo. Wydaje mi się, że nie użyję tego biletu, który znaleźliśmy. No cóż, i tak nie mielibyśmy czasu na to, prawda? Nie po to tu przyszliśmy. Coś w tym parku, albo raczej w tym parku na pewno znajdziemy jakieś wskazówki, jakieś poszlaki, które pomogą nam w znalezieniu złotego jabłka. Jestem pewny. No tak, są tu jakieś monety? Jedna. A, wiedziałem, że tu coś będzie. A, tutaj też na ziemi. Jej! W takich miejscach, gdzie widać. Nie ma tu żadnej zagadki? Pewny jestem, że musi tu być jakaś zagadka ukryta. I don't know. Co, cztery? Aha, czasem znajdują się też cztery, okej. Tego nie pamiętałem. A to dziwne. Może tu? To będzie raczej diabelski młyn, no. To musi być ten diabelski młyn, to musi być ten diabelski młyn, którego szukaliśmy. No nie powie, co nie powiesz, Watsonie? Luke, popatrz na to, albo raczej rozejrzę się wokół, czy nie znajdziesz czegoś dziwnego. Dookoła, znaczy się. Oczywiście, profesorze. Moje ulubione słowo. Czy znalazłeś cokolwiek... nie tak? Cokolwiek było nie tak, Luke? Nie, wszystko w porządku. Nie ma tutaj żadnych sekretów, które można by znaleźć wokół diabelskiego młynu? Czy powinniśmy popatrzeć jeszcze dłużej tutaj? Czy powinniśmy bardziej się rozejrzeć? No jasne. Pup. Gdzie? Gizmo, pokaż. He? No. Monety. No to co zrobisz, diabelski młyn? Przyjrzyjmy się mu. Gdy położę mój palec na nim, jest coś dziwnego w nim. W tym diabelskim młynie. Zaczynam myśleć nad tym, czy czegoś nie przegapiliśmy. Czy czegoś nie przegapiliśmy czegoś ważnego w parku. To mi przypomina świetną zagadkę, Luke. Świetna zagadka o diabelskim młynie. No cóż. Pewnie z liczeniem, ile osób może siedzieć w wagonach, co? Dokładnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Aha. Nie.
42. Znam odpowiedź. Nie będę liczył tego sam. Nie będę wyciągał tutaj mojego pięknego tego kalkulatora i będę liczył. Nie, nie nadzagrajmy. Dobra, macie wytłumaczenie. 21 razy 2? 42? 42. Musiałem się napić. Wspaniała robota, moi chłopcze. My boy. Powinniśmy rozejrzeć się tutaj wokół, w terenie wokół, żeby sprawdzić, czy nie przegapiliśmy czegoś ważnego. A, kolejny kawałek czegoś. Dobre ludzie, powiedziałbym tutaj, zakończymy odcinek. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów, wtedy macie zawsze coś do roboty. A ja po raz pierwszy pomiędzy rozdziałami zapiszę na żywo, jej! Ojojoj. 97 zagadek. Jak tam nasze obrazy? Wow! Jeszcze tylko dwa kawałki i będziemy mieli wszystko. Jest niesamowite. Gizmo już mamy. A co jeżeli... Co jest z tym? Tego zadania raczej nie ukończymy. Bo nie wiem, czy zadowolę ich całkowicie tymi wszystkimi przedmiotami. Zobaczymy. Później jeszcze będziemy tutaj trochę się bawili tym. No dobrze. Jeżeli wam się podobało, to cześć. Na razie.